Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Od 5 października w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie można zwiedzać 23. jesienną wystawę Stowarzyszenia Chorzowskich Artystów Plastyków. Stowarzyszenie zrzesza wyłącznie profesjonalnych artystów, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Artyści z HAP-u malują, rzeźbią, tworzą grafiki i projektują sztukę użytkową. Postanowiliśmy połączyć z tą wystawą obchody 20-lecia istnienia galerii. Na wystawie 20 artystów ze HAP-u prezentuje swoje prace. Galeria ze SCHAP-em jest połączona niemalże nierozerwalnie, ponieważ gdyby nie SCHAP, nie byłoby galerii, a myślę, że gdyby nie to, że galeria jednak powstała, stowarzyszeniu byłoby o wiele trudniej działać i przetrwać te 22 lata, ponieważ stowarzyszenie jest o 2 lata starsze od galerii. Wystawę chorzowskich artystów można zwiedzać do 26 października. W Miejskim Domu Kultury Batory odbył się finisaż wystawy zdjęć Sabiny Kalmus pod nazwą Melancholia. Przychodzi taki wiek, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, co było, nad tym, co już minęło, nad tym, ile zostało i jak to coś wykorzystać, co zostało. Chyba dlatego po prostu melancholia. Nie chorobowa, tylko taka po prostu w miarę jak, nie wiem, nostalgia. Tęsknota, coś takiego. Sabina Kalmus zajmuje się fotografią od ponad 8 lat i pierwsza wystawa jej zdjęć w Miejskim Domu Kultury Batory miała miejsce w 2017 roku. Takie patrzenie przez oczko daje taki dystans do wszystkiego i takie zamknięcie siebie i swoich myśli, że tak powiem, w takim kadrze dla siebie tylko. Potem jakoś tak zaczęliśmy współpracować z MDK-iem. Była ta pierwsza wystawa 3 lata temu, teraz jest druga wystawa i tak teraz już tak po prostu idzie. Zdjęcia Sabiny Kalmus wystawione zostały w holu Miejskiego Domu Kultury Batory. W Chorzowie możliwe jest wypożyczanie hulajnóg elektrycznych firmy Bolt, będących rozwinięciem komunikacji publicznej w mieście. Każdy sposób transportu, komunikowania się, przemieszczania bez użycia samochodu jest dla nas pożądany. Tak? Zmniejszają się korki, zmniejsza się zanieczyszczenie powietrza, wszystko jest tu sprawne i eleganckie, więc mam nadzieję, że od dzisiaj mieszkańcy Chorzowa przesiądą się na hulajnogi, przesiądą się na rowery miejskie, że im więcej będzie możliwości, tym to wzajemnie się będzie uzupełniać i napędzać. Na terenie miasta znajduje się 12 punktów, do których codziennie będą dostarczane naładowane i zdezynfekowane hulajnogi. Pojazdy wypożyczone w Chorzowie mogą być pozostawiane w Katowicach oraz z Katowic będzie można podróżować na hulajnodze do Chorzowa, ponieważ oba miasta znajdują się w jednej strefie systemu Bolt. Na hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbyły się otwarte mistrzostwa Chorzowa w tenisie stołowym, w których wzięło udział ponad 70 zawodników. Próbujemy tutaj w Chorzowie jak najwięcej zawodników zachęcić do uprawiania tego sportu. Jest to sport bezpieczny, jest to sport, w którym możemy aktywnie spędzić czas. Stoły są dostępne w wielu miejscach, w wielu szkołach, więc myślimy, że jest to dobry pomysł na spędzenie czasu. Turniej został rozegrany w aż 9 kategoriach, dzięki czemu w zawodach mogli wziąć udział zawodnicy w różnym wieku. Kategorii jest dosyć sporo na 10 stołach. Mamy kategorie wiekowe. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy kategorię Open. To jest kategoria dla takich zawodników, którzy chcieli spróbować swoich sił w tenisie stołowym, ale nie czuli się pewnie, żeby grać z innymi zawodnikami, którzy biorą udział w ligach czy w turniejach. Kolejne zawody w tenisie stołowym odbywające się w Chorzowie będą miały miejsce 25 października. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.